Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torii 152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. A moi drodzy, jest to bodajże 35 odcinek tej serii, a my musimy porozmawiać z Haraldem chyba, bo nie rozmawiałam z nim ostatnio. Kapitan zblikował. Tak. Dlaczego tak twierdzisz? Kiedy mu zagroziłem zatopieniem statku, odpowiedział, że jest gotów na morską bitwę. Cholera. To komplikuje sprawę. Czy teraz zatopimy jego statek? Wykluczone. Orkowie zauważą bitwę. I co teraz? Niech pomyślę. Wątpię, żeby załoga statku była tak samo narwana, jak ich kapitan. Porozmawiaj z marynarzami. Sądzę, że staną po twojej stronie. No dobrze. Mamy 10 punktów nauki. Czy ja mogę coś z nimi zrobić? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że moglibyśmy sobie dać wreszcie w życie chociaż ten jeden poziom. Co prawda nie narzekam na razie na braki w HP, ale niech będzie, że sobie damy troszeczkę. Chcę zwiększyć. Ponieważ powinnam to rozwijać, a tego nie robię. Mam nadzieję tylko, że na życie nie ma progów punktowych, bo jak są, to będzie mi bardzo przykro, bo nie wiem, jaki miałoby to mieć niby sens wtedy. No ale dobrze. Ok, jesteśmy na drugim statku. Przynajmniej jest widno, także porozmawiajmy z załogą. Witam. Ahab oszalał. Należy go usunąć. Tego nie zrobimy. To nasz kapitan i tyle. Jeśli da nam rozkaz walczyć z tobą, zrobimy to. Nie sądziłem, że jesteś aż tak tępy. Przeciwko nam nie macie szans. Mam nadzieję, że to rozumiesz. No cóż, szczerze mówiąc, też to wszystko inaczej widzę, ale co mogę zrobić? Już ci mówiłem. Ahab musi zostać usunięty, skoro oszalał do tego stopnia. Może ponownie z nim porozmawiasz. Wątpię, że to coś zmieni. Chyba, że... Co masz na myśli? Nasz kapitan jest członkiem gildii kupieckiej Araos. I co z tego? Członkowie gildii noszą pierścienie, aby mogli się rozpoznać. Gdyby on nagle stracił ten pierścień, to byłby dla niego koniec świata. Ahab byłby gotów zapłacić każdą cenę temu, kto by go znalazł. Rozumiesz, do czego zmierzam? Zresztą, musimy zaprzestać rozmów. Inaczej to wzbudzi podejrzenia i będę miał problemy. Tylko nie gniewaj się na mnie, dobrze? Jeszcze raz dziękuję za pomoc. No dobrze, tu jest nasz piękny kapitan. Zanim go okradnę, to jeszcze pogadam z drugim typkiem. Co o tych planach sądzisz? Niby o czym? A o tym, że twój kapitan ma zamiar z nami walczyć. Ale to ty pierwszy zagroziłeś, że zatopisz nasz statek. To przecież szaleństwo. Przeciwko nam nie macie szans. Być może. Ale kapitan, to kapitan, cały statek w jego dyspozycji. Kapitana można zmienić. Zapomnij o tym. Nie chcę mieć nic wspólnego z buntem, zrozumiałeś. A jednak powinieneś to dokładnie przemyśleć. Nic z tego. Jestem lojalny kapitanowi. Bezwarunkowo. No dobra, czyli Bjorn nie ma rozumu. Witaj, Ahabie. Dość ryzykowna kradzież, 50. Mamy też kluczyk do jego kufra. Także zabieramy wszystkie rzeczy. No i trzeba mu teraz będzie zagrozić. Zobaczymy, jak chłop to przyjmie. Witaj. Zobacz, co mam. Ej, to mój pierścień gildii. Oddaj mi go. Nie, tak po prostu nie dostaniesz go ode mnie. Cholera. Co chcesz za niego? Na początek klucz potrzebny do otwarcia ładowni. A co, jeśli ODE mówię? Wtedy twój pierścień poleci w morze. A tutaj jest cholernie głęboko. Ach ty draniu. No dobrze. Wygrałeś. Trzymaj klucz. Dobrze. A o reszcie pogadamy później. No dobra, teraz tylko pytanie, gdzie się otwiera tą ładownię? Nie wiem, gdzieś tutaj może? Może mi coś lokator podpowie? Gdzie jest jakieś miejsce, gdzie mogę użyć klucza? Bo szczerze nie pamiętam. Mamy typowo klucz, jakbyśmy mieli otworzyć, wiecie. Przecież tak nie otworzę, tak z dupy. Chyba że gdzieś na górze na przykład. Trzeba by było ten kluczyk wsadzić. Chciałbym o coś zapytać. Wybacz, ale nie mam zamiaru odpowiadać na twoje pytania. Jeśli czegoś chcesz, pogadaj z kapitanem. No dobrze, tylko ja nie wiem, jak mam otworzyć ładownię, bo nie pamiętam. Bardzo niedobrze. Kojarzyło mi się, że gdzieś tutaj trzeba coś kliknąć. Jakiś przycisk czy coś w tym stylu. Witam. Chciałbym. Chłopcze, jeśli przedłużę z tobą rozmowę, będę miał problemy. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Kurde, ja nie wiem, gdzie się tą zastraną ładownię otwiera. Hej, ty. No nic, wydaje mi się, że po prostu się tam zczytujemy na dół. No tylko jakby to teraz zrobić. To nie jest takie proste, to trzeba będzie zrobić od wody chyba. Dobra. Jestem w środku, ponieważ ja naprawdę dosłownie nie pamiętam, jak to się robi. Jak się tą kratkę otwiera, dlatego błagam, nie krzyczcie na mnie, że tutaj się zcheatowałam. No i co? I mamy sztandar orków. Witam serdecznie. Ktoś tutaj chyba ma przerąbane. Znalazłem coś nadzwyczaj ciekawego w twojej ładowni. A więc, flaga orków. Jak się tam znalazła? Gdzieś ją kupiłem za bezcen. Co w tym złego? A nie u orków. No, przyznaj się, albo już nigdy nie zobaczysz swojego pierścienia. Tak, już dobrze. Wszystko ci powiem, tylko oddaj mi mój pierścień. Dostałem tę flagę od orków, gdy zgodziłem się prowadzić z nimi handel. Żebyśmy mogli swobodnie przekraczać wody, znajdujące się pod ich kontrolą. Czyżby bantownicy trzymający w swoich rękach Wyspy Południowe, byli teraz w sojuszu z orkami? Tego nie wiem. Orkowie tylko z naszą gildią podpisali porozumienie. A co robią na wyspach bantownicy, to nie moja sprawa. Dobrze. A wracając do mojego początkowego pytania, spotkaliście niedawno flotę orków. Tak. Sprzedaliśmy im kilka skrzyń z surową stalą, z jedzeniem i z bełtami do ich puszki. To wszystko. Dobrze. Wierzę ci. Dokąd skierowała się ta flota? Tego nam orkowie nie powiedzieli. Ale popłynęli na zachód, więc najprawdopodobniej w kierunku wyspy Khorus. To wszystko. Czy mogę w końcu odzyskać swój pierścień? Dobrze. Oto on. No nareszcie. Najwyższy był czas. Doradzę ci jedną rzecz, nie wchodź nam w drogę. Jeśli się dowiem, że powiedziałeś o nas orkom, to jeszcze raz się z tobą spotkamy. Tego możesz być pewny. Nie obawiaj się. Nie mam najmniejszej ochoty na ponowne spotkanie z tobą. Natychmiast wyruszymy dalej na południe i ani słowa nie powiemy orkom o naszym spotkaniu. Daję słowo honoru. Czy mogę zabrać flagę orków? Bez niej orkowie posiekają nas na kawałki. Taki spryciarz z ciebie. Nie, flagę zatrzymam sobie. Wtedy będę miał pewność, że w przyszłości nie spotkacie się z orkami. Udanej podróży. A niech to diabli. No to stary, masz problem i to strasznie duży. Dobra, my wracamy do siebie. Harald, witaj. Kapitan sprzedaje broń i inne towary orkom. W ładowni znalazłem flagę orków. Doskonale. Tak myślałem. A co z flotą orków? Flota kieruje się na zachód. Najprawdopodobniej do wyspy Khorus. Znakomicie. Więc nareszcie możemy odbijać od brzegu. A co z załogą statku handlowego? Właściwie zasługiwaliby na karę. Masz rację. Konsultowałem się również z Lordem Baldwinem, co zrobimy z załogą statku handlowego, jeśli moje podejrzenia zostaną potwierdzone. I co powiedział? Lord Baldwin uważa, że należy zostawić ich w spokoju. Flota orków jest ważniejsza. Prócz tego, bezpieczniej byłoby kontynuować podróż do naszego punktu przeznaczenia. Do punktu przeznaczenia. Niby dokąd? Lord Baldwin niebawem wszystkim o tym opowie. A na razie płyniemy w kierunku wyspy Khorus. Dobra, a co ze sztandardem orków? Czy mam go przekazać Lordowi Baldwinowi? Możesz zachować go jako pamiątkę, aby przypominał ci o kapitanie Ahabie i jego załodze. Haha. Cóż, poradzę sobie bez tego. Ale może kiedyś spotkam tego faceta. Wtedy uderzę go w twarz. Nie mamy więcej czasu do stracenia. Na Khorus. Okej, wywaliło mnie typowo. No i super, jesteśmy już z naszymi ziomkami. Robimy F10. Widzę, że mamy coś na łódeczce naszej. No i faktycznie gra mnie uprzedziła, że nie będę mogła wrócić i faktycznie łódka nie działa jako powrót. Tam mamy jakieś stworzonka. Panowie. No i jesteśmy na Khorusie. Masz pomysł, gdzie tu można dostać prowiant? Nie mam pojęcia. Spytaj lepiej Ernsta. On tu już kilka razy bywał. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, daj znać. Cóż, jesteśmy na Khorusie. Co teraz będziemy robić? Mamy rozkaz zdobycia słodkiej wody i zapasów. Będzie lepiej, jeśli zajrzysz do wioski. I tam popytasz ludzi, czy mogą nam dostarczyć niezbędne rzeczy. Wtedy szybko wykonamy rozkaz i będziemy mogli wrócić na okręt. Wiesz, gdzie znajduje się ta wioska? Jeśli dobrze pamiętam, jest położona na małej wysepce, gdzie prowadzi most z drugiego końca tej wyspy. Kiedy dotrzesz do mostu, to z pewnością od razu ją zobaczysz. Dobrze, więc ruszam w drogę. A ty, co właściwie będziesz w tym czasie robił? Ktoś musi pilnować łodzi, żeby nic jej się nie stało. Jeszcze ktoś ją ukradnie. Nie sądzę, by wyszło to nam na zdrowie. Kiedy możemy wrócić na okręt? Kiedy rozkaz zostanie wykonany, daj mi znać. Właściwie, to mogę przewieźć cię z powrotem na okręt w każdej chwili, jeśli tam czegoś zapomniałeś. Okej, czyli możemy jednak wracać. Ja na razie chłopaków nie biorę ze sobą. Wydaje mi się, że to by było bez sensu. Szczególnie, że poradzimy sobie sami. Ubiorę sobie lepszą zbroję, żeby tak bardzo nie dostawać po głowie. No i zobaczmy. Zapomniałam, że te piaskowce tak dosyć dziadowsko działają. Dobra. Tak jak uzgodniliśmy niedawno, będziemy teraz bez... No. Tam sobie wpłyniemy później. Te piaskowe biegacze to takie upośledzone trochę ścierwojady. Ogólnie rzecz biorąc, to bardzo się cieszę, że daliśmy sobie w życie, chociaż te 10 punktów nauki. A jeszcze bardziej mnie cieszy, że tak nam dobrze idzie walka. Tu jest jakaś tekstura zbagowana, bo brzmi tragicznie brzmi. Co my tu mamy? Parę jakichś pierdółek. No i ładnie. I o to chodziło. Czy jest jakby sens płynąć dalej? Bardzo dobre pytanie. Nie mam pojęcia. O, szkatułka z kosztownościami. Dobra, nie wiem, czy coś więcej tutaj będzie, więc chyba zaraz będziemy jednak zawracać. Tak jest. No nie powiem, na tej wysepce wcale nie spędzimy tak mało czasu. Zresztą liczę na to, że uda nam się tutaj wbić na pewno z 2 poziomy. W sumie zapomniałam, żeby się nauczyć garbowania skór. Także tutaj będziemy musieli się tego nauczyć najlepiej. No i dobra, płyniemy. Tutaj się coś dzieje. Są topielce. No nie stanowią problemów. A tam jest jakiś człowiek. Nawet. Co my tu mamy? Urwany pęd bluszczu. Pnącze. Czyżby naprawdę nadeszła pomoc? I to jeszcze żołnierz króla. Chyba oszaleję z radości. Witam. Szaleć nie musisz. Na ogół, to prawidłowo zrozumiałeś. Jestem żołnierzem króla i... Nie jesteś sam, prawda? Czy cała armia was tu przybyła? Zdążyliście już wypędzić tych włochatych najeźdźców. Hej, przestań paplać i uspokój się. Zacznij jeszcze raz i spokojnie wyjaśnij mi, co się wydarzyło i kim jesteś. No dobrze. Nazywam się Vikas. Orkowie napadli na naszą wioskę. Pozostali mieszkańcy wysłali mnie na ten brzeg, żebym mógł popłynąć do Khorany po pomoc. Niestety, wykryli mnie orkowie. Uciekałem przed nimi tak szybko, jakby sam Beliar mnie gonił. Dlatego nie zauważyłem tej dziury u góry i znowu wpadłem przez nią do tej jaskini. Jak pech to pech. Znowu wpadłeś do tej jaskini. Wyjaśnisz mi to? Ach, chodzi o to, że już raz spadłem do tej jaskini. I wtedy dość mocno się potłukłem. I gdyby nie pojawił się Garlic, to... Ale to już inna historia. Zapewne to cię nie interesuje. Masz rację. Szczerze mówiąc, nie bardzo. Tak też myślałem. Na ogół, to cieszę się, że choć tym razem nie upadłem tak pechowo, jak wtedy. Jakiś czas nie mogłem się poruszać, ale teraz jest wszystko w porządku. To dobrze. A dlaczego nadal tu jesteś? No dlatego, że na brzegu kręcą się ci przeklęci orkowie, a także i topielce. Więc tu nie jest najgorzej. Orkowie nadal są w wiosce. No, tego nie wiem. Wydaje mi się, że już chyba tydzień minął, jak tutaj spadłem. Dobrze, że tym razem zabrałem trochę jedzenia, bo inaczej już dawno umarłbym z głodu. Jestem szczęśliwy, że mnie znalazłeś. Dziękuję ci. Orkowie przybyli na Khorus ze swoją flotą. Nie, wpław przypłynęli. Oczywiście, że przybyli tu z flotą. A jak sądzisz? Ej, zważaj na słowa, bo zabiorę się stąd. Jaki wrażliwy. Ale proszę, zostań. Nie chciałem cię urazić. Chyba masz jakieś powody, aby mnie o to pytać. Tak, mam. No to co, była tu flota orków. A jeśli tak, to nadal tu jest. Tak, olbrzymia flota orków podpłynęła do brzegów Khorus, ale czy nadal tu jest, tego nie wiem. Człowieku, to nas zaszokowało. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej ilości statków orków. Najpierw myśleliśmy, że kierują się do Khorany, ale gdy orkowie zaczęli spuszczać szalupy, wszystko stało się jasne. Od razu zaczęliśmy uciekać w kierunku starej, na pół zawalonej wieży. Niegdyś był to posterunek wojskowy, ale to było bardzo dawno temu. Takie szczegóły mnie nie interesują. Lepiej powiedz mi, jak znaleźć tę wieżę. No, jeśli się trochę wrócisz na wybrzeże, to zobaczysz ją nad jaskinią. Jeśli zechcesz tam dotrzeć, to po wyjściu z jaskini, trzymaj się prawej strony, aż dojdziesz do podejścia prowadzącego w głąb wyspy. Po dotarciu na górę, stamtąd udaj się na przeciwną stronę wyspy. Jeśli natkniesz się na orków lub jakieś groźne dzikie zwierzęta, spróbuj ukryć się w obozie myśliwych. Obóz będziesz miał po lewej stronie, jak wejdziesz na górę. Ale tam również niełatwo dotrzeć. No cóż, dziękuję za informację. Nie ma za co. A teraz powiedz mi, ilu z tobą przybyło nam na pomoc? Chociaż nie, zaczekaj, sam zgadnę. 100 ludzi. No cóż, obawiam się, że tu mocno nie trafiłeś. Będzie wam ciężko, chłopcy. To choć z 50. Znowu pudło. Na razie jest nas tylko 3. Ilu? Czyżbym się przesłyszał? Nabierasz mnie, prawda? Wcale nie. Jesteśmy tylko grupą rozpoznania i zajmujemy się tu wyłącznie zwiadem. Nie mogę uwierzyć. Ale to pomoc. Jasne, teraz w tej jaskini mogę spokojnie zimować. Daj spokój. Może nawet we 3 zdołamy ci pomóc. A jeśli nie, to poproszę naszego dowódcę, Lorda Baldwina, aby wydał rozkaz ataku na orków i uwolnimy cię. A ten twój Lord Baldwin zrobi to. Jesteś gotów dać mi słowo? No, tak, oczywiście, daję ci słowo. Pozbędziemy się orków. Obiecuję. No, ciekaw jestem, jak to robisz. No i co teraz? Mam tu zostać, czy co? Sądzę, że lepiej zrobisz, jak udasz się do naszej łodzi. Tam będziesz w miarę bezpieczny. Trzymaj się prawej strony, gdy wyjdziesz z jaskini, a wtedy jej nie przeoczysz. Dobrze, w takim razie idę. To jednak lepsze, niż sterczenie w tej jaskini. No i dobra, ja mam bardzo podobne spostrzeżenia, dlatego ruszamy. Ach, no i co moi drodzy, ja sobie postanowiłam ponagrywać, żeby się troszkę odprężyć, chociaż nie powiem, ostatnio się zagrywam w The Last of Us 1, sobie kupiłam na PC-ta, Także fajnie. Działa mi na wysokich, co prawda w 30 fps-ach, ale działa. Widzę, że Vikas się już tutaj tepnął. Czy ja wam mogę powiedzieć... Nie, to ja mam to w dupie. Vikas. No niech sobie będzie. Z tego co pamiętam, to inni ludzie będą o niego pytać. Kurde, mam wrażenie, że to te piaskowce się tak bagują. Dobra, ładnie. Tu nie ma co się zastanawiać i kurde pojedynczo wyciągać. Chociaż nie powiem, z tego co pamiętam na normalu, to one potrafiły zrobić rozjazd w tyłku. Były troszkę bardziej wymagające. Ale ja wtedy też miałam mniej rozwiniętą postać, co ciekawe, niż teraz. Jeżeli mam być szczera, więc... Pewnie to dlatego. Musimy uważać, ponieważ tutaj będą orkowie za niedługo. O, już są nawet. Ej, 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 opanuj się. Co, ja takiego zwiadowcę na hita biorę? Nie, to wiecie co? Granie na łatwym poziomie trudności to była najmądrzejsza rzecz, którą mogłam zrobić. Bo wierzcie mi, że miałam tutaj nie lada problem, jak musiałam to robić na wyższym poziomie. Na Innosa. Orkowie. Muszę natychmiast zameldować o tym Gernotowi. Dobra, zaraz mu zameldujesz. Chodź tu. Nie, to dobrze, bo nie będę miała takich problemów, jak myślałam. A tam by wypadało iść dalej. Dobra, rzuciło się dwóch. Nie wiem, czy sobie poradzę, ale robiłam zapis przed chwilą. No jasne, że sobie poradzę bez... O czym ja gadam w ogóle? Znaczy nie, bardzo dobrze, że mam taką rozwiniętą postać, bo później przynajmniej nie będę cierpieć na Khorinis, bo na Khorinis jest akcja 1000 razy większa niż tutaj. Zobaczymy, ile mam broni, bo jak będę miała dostateczną ilość, to pójdę jeszcze zaraz od razu na awansik, na Bosmana. No przecież ja skrytem to ja orka na hita ściągam. To bardzo dobrze. Nie ma co, wiecie, marudzić. No chodź tu. No ale kryta mamy ładnego, nie powiem, że nie. Niestety tam mi topielca sksuł typą. Znaczy wiecie, to są w sumie tylko zwiadowcy. Zwiadowcy nigdy nie robią jakiejś wielkiej krzywdy. Ale nie powiem, jestem zadowolona, że to są tylko zwiadowcy. Tu mamy łóżeczko, jakbyśmy chcieli sobie skorzystać. Szkoda bardzo, że mi sksuł tego topielca. I teraz pytanko, ile ja mam broni? Orkowych. One są gdzieś w ogóle tutaj? Mam 14, to chyba na pewno będziemy mogli zrobić awans na Bosmana. 12 sztuk. Dobra, to lecimy od razu na statek. I będzie super. Chciałabym jakiś teleport tutaj w okolicy, ale no wątpię, że takie coś mi przyjdzie tutaj dostać. Ach, kolejna wysepka do zwiedzania, ale ona jest chyba troszeczkę mniejsza od Tamory. Tak mi się wydaje. Co? I co jest? Czego polna bestia mi spadła na głowę? Już nie chce mi się o tym słuchać. Vikas, możemy coś pogadać? Tak w ogóle? Nie. Dobra, przebiorę się na szybko, żeby się chłopaki nie sapali na mnie. Ale może się nie będę rozbierać. Dandolo, coś możemy? Nie, nie chcę pomocy. Jestem takim koksem, że nie trzeba. Zabierz mi, dobrze. Okej, wywaliło mnie do jakiegoś dziwnego punktu. A tutaj nie ma naszego tego? Przywódcy? Aha, Dandolo. Znowu się tam zrespiło jedzenie. Ale ja chcę zrobić tak. Przyniosłem ci broń orków. Tak. No to pokaż. Jak widzisz, zdołałem się wykazać, walcząc z orkami. Tak, naprawdę to zrobiłeś. Oddam na ciebie swój głos. No i pięknie. W ogóle... Naucz, ale przecież nawet najpierw naucz się... Aha, dobra, bo myślałam, że tutaj będzie małe zadanko, ale jeszcze go nie ma. Dobra, bo ja bym chciała znaleźć mojego ziomala, ale nie wiem, gdzie on jest. Która jest godzina? 16. Że on zawsze tutaj stoi. No niemożliwe to jest. Bardzo mi się nie podoba, że on, wiecie, zniknął, bo... Ja potrzebuję od niego awans sobie zrobić. Bardzo niedobrze. Oni są tutaj, a może on jest wyżej, bo on tutaj czasami... No jest, dobrze. Już się przestraszyłam, że go nie znajdę. Zaraz, co? Ja muszę iść porozmawiać z Gernotem od razu o tym? Możliwe? Tak jest. Chcę zostać Bosmanem. Wiem i jak dotąd wszystko ku temu zmierza. Wszyscy nasi doświadczeni marynarze cię poparli. Doskonale sobie radzisz ze swoimi obowiązkami na pokładzie. Oprócz tego, załoga cię szanuje. A to bardzo ważne. Więc już przekazałem Lordowi Baldwinowi twoją prośbę. I on zgadza się, by cię mianować drugim Bosmanem. To oznacza, że w końcu mogę zostać Bosmanem. Tak. Muszę ci powiedzieć, że Lord Baldwin jest z ciebie bardzo zadowolony. Gratuluję ci. Od teraz jesteś drugim Bosmanem na Albatrosie. I od teraz podlegasz bezpośrednio mi. Teraz możesz iść do Haralda i pobrać od niego nowe wyposażenie. Na wybrzeżu Khorusu natknąłem się na orków. To zła wiadomość. A ich okrętu przypadkiem nie widziałeś. Nie, tylko orków. Możliwe, że okręt znajduje się po drugiej stronie wyspy. Musisz to wyjaśnić. Poszukaj obozowiska orków. Kiedy się tego dowiemy, zobaczymy. Okej, i to wszystko, co mi powiesz? No dobra, ale to nie zmienia faktu, że bardzo nam się przydała wizyta tutaj. I będziemy mieli nowy pancerz wreszcie. Słyszałem o twoim awansie. Gratuluję. Dziękuję. Czy teraz otrzymam lepszy pancerz? Jasne. Ponieważ teraz jesteś drugim Bosmanem, nic nie stoi temu na przeszkodzie. Ile chcesz za niego? Jak dla kolegi ze statku, tylko 2000 sztuk złotych. Oddaję go za bezcen. Chcę kupić pancerz. To słuszna decyzja. 2000 sztuk złotych jest twój. No i pięknie, zobaczymy statystyki od razu. No, jest lepszy o 5 tala. Jeszcze ma obronę przed magią. Przed ogniem co prawda tylko 5 taka tracimy, także i tak jest naprawdę super. Jak na tym etapie jesteśmy nieźle dozbrojeni. Dobra. Okej, przeniosło mnie na szczęście. To co, idziemy. Lokatorka mam włączonego, dobra, bo przez chwilę nie widziałam. W ogóle teraz możecie zobaczyć chyba, bo nie wiem, przechwytuje mi chyba to dalej, ilość FPS-ów, jakie mam. Przez chwilę było 200. No ale dobra, tam na górę możemy iść. Ta bestia mi chyba stamtąd spadła. Ale ja bym się chyba najpierw przeszła jednak plażą. Po prostu. Szczególnie, że tutaj jakichś nie wiadomo jakich przeciwników nie uświadczymy. A jednak spoko. Kurde, ale teraz nas koksy. Przecież tu się wszystko wywala na grzbiet, na szyję. Dobra. A ty co mnie nie bijesz? No wiesz co? No, jak widzicie, ja nie bez powodu chciałam tutaj iść. Ponieważ tutaj będą kolejne statki goblinów. A ja nie powiem, mam ochotę sobie z tymi skurczybykami się pobawić. Czy tutaj coś jest? Nic nie ma. Prędzej będzie coś przy wodzie. To wygląda, jakby na ten kamień dało się wejść. Ale tam nic nie ma, bo by mi coś lokatorek pokazał, a nie pokazuje. Dobra, piaskowcu, weź poczekaj, bo ty akurat nie robisz mi żadnej krzywdy. Tutaj wam powiem, że aż będzie miło wbijać poziomem. Za takiego piaskowego jest 100, nie? Zróbmy zapis, bo nie wiem, jak sobie poradzę z goblinami. Że zawsze mogłabym kuszę wyciągnąć. Ale czy ja potrzebuję? Chyba nie. Chociaż nie powiem, ich tutaj jest dosyć dużo w tym miejscu. W sumie to na tego mogłabym kuszę, bo się zablokował. No, poważnie? Chyba go chroni ten, wiecie co, krzaczek tutaj. Bo tak się czasami dzieje z NPC. Dobra, najpierw wypadałoby się może jednak zająć nabrzeżem. Dzień dobry. Nie, te goblinki piraci to jest najlepsze, co twórcy mogli zrobić, moim zdaniem. Bardzo mi się to podoba, że takie coś jest, że sobie walczymy z takimi goblinkami, które poukradały właśnie sobie ekwipunek. A zrobimy zapis i się wczytam, ponieważ mam wrażenie, że troszeczkę mi się postać przyblokowała. Niestety robi się ciemno. Ale myślę, że sobie dzisiaj wyjątkowo użyjemy śpiwora. Ktoś mi zarzucił, że nie używam. Tak, no nie używam, bo w sumie zapominam, a poza tym... Nie wiem, jakoś wolę klasyczne łóżko. Ktoś też pisał, że się zdarzają błędy przy używaniu śpiwora. Zresztą prawda jest taka, że śpiwór się najbardziej nam przyda. Tak, najbardziej. Jak będziemy w Warancie, bo tam trzeba będzie zawsze podróżować nocą, dopóki nie zdobędziemy lepszego pancerza. Dlatego no wiecie, jak to jest. Dobra, ja sobie tak tuptam tym nadbrzeżem. Tu jest jakiś ten... Tak na dobrą sprawę wioska już jest tam po drugiej stronie, ale... O, tam jest ten most, o którym była mowa, ale my się tam musimy dostać inną drogą. Jak się domyślacie. Okej, mamy jakąś tam rybę pojedynczą. Dobra, tamten się triggeruje, niech się triggeruje. Tu jakiś czar leży. Światło i szkatułka z kosztownościami. No, także dzisiaj jeszcze troszeczkę zwiedzankowo. Znaczy w ogóle ta wyspa jest taka, że w sumie dopóki nie dotrzemy sobie, wiecie... Do miejsc, gdzie typowo się zajmujemy fabułą. To tak to po prostu wygląda, że się expi. Ale to akurat bardzo dobrze. Ja bym się chciała nauczyć garbowania skór. A co za tym idzie, wypadałoby się nauczyć jeszcze innej rzeczy. Tu nic nie ma, nie ma. Dobra, ja poczekam, aż przyjdzie do mnie. No, dzień dobry. Jezu, przecież ci przeciwnicy mi nic nie robią. Znaczy, wiecie, to jest na tym etapie, bo później będzie tylko gorzej już. I to wam jestem w stanie zagwarantować, że będzie gorzej. O, jeszcze orkowie. Najgorzej, że oni mi teraz to wybiją. Ojej, oj, dobra, halo, halo. No i, ej, już kolejny poziom? Powaliło tą grę, czy co? Bez przesady. Ale jaja. Nie spodziewałam się, że już będziemy mieli kolejny poziom. W ogóle zapomniałam sobie, że tutaj mogą być oddziały zwiadowcze. Znaczy się koło ucha mi to chodziło, ale... jakoś tak olałam tę kwestię, że to jest możliwe w ogóle. Dobra, gdzie mój kryt nagle zniknął? Dobra. To ja myślę, że my tutaj na spokojnie wbijemy dużo poziomów. No nie powiem, kusi dać w życie, ale musimy nazbierać sobie na eliksiry do zręczności i do siły. Bo to nam się bardzo przyda akurat. No i dobra, wróciliśmy na miejsce, gdzie są gobliny. No to wchodzimy tutaj teraz. To by było najlogiczniej jednak wyciągnąć kusze, bo one będą latały jeden koło mnie. Jeden obok drugiego. A tak to sobie je wystrzelam. One mnie troszkę teraz poobijają. Ale nie ma co, wiecie. To jest lepsze, niż jakby miał latać koło mnie naokoło. O, proszę bardzo, sextans mamy. Skrzynia z prowiantem. Tam jest tych małych gnojków więcej, bo widać, że tu jest wejście. Dzień dobry. Elitarny goblin kapitan. Na hita. Ty tam na górze jeszcze się pieklą skubańce? Chyba. Co my tu mamy? Kiepski miecz dwuręczny, szabla piracka. Szkatułki, strzały. A jak ta szabla? Piracka szabla. Nie no, spoko, ale mam... aktualnie mam najlepszą broń, jaką możemy nosić. No i dobra, wydaje mi się, że tutaj wyjątkowo, tylko zrobimy stały zapis, zanim to będę testować. Użyjemy sobie śpiwora. W sumie. Dobra, i odpoczywamy do następnego ranka. Jak widzicie, jak się używa śpiwora, to nie dostajemy zdrowia na nowo. Czyli nam się nie odnawia zdrowie, tylko tak jakby wpływamy właśnie na porę dnia. Dlatego ja też zawsze wybieram łóżko, bo jednak wtedy mamy to HP, no nie? Dobra, no i teraz wypadałoby wejść którędyś do wioski. Ale myślę, że bezpieczniej będzie się przejść typowo właśnie tą ścieżką, jak było to obozowisko. Chociaż tam były dwie ścieżki chyba. Chociaż nie, one się tak śmiesznie łączyły z tego, co pamiętam. O, zresztą to chyba nawet widać, że się będą łączyć. Bo to jest właśnie taka powierzchnia. O, właśnie, jak najbardziej się łączą. No i już mamy kolejne punkciki do tego poziomu. Siema. Jest też olbrzymi szczureks. Cześć. Pięknie. No i co my tutaj mamy? Esencje, chleby. Dużo szybkiego śledzia mi dają. Leśny smarc. Lodowa strzała. Tutaj było łóżeczko w sumie. No ale dobrze. Tam jest coś pod teksturami. Topór marynarski. No podejrzewam, że nic nie będzie na razie przynajmniej lepsze. Więc nie ma co się nawet zastanawiać nad tym. Pytanie, czy to jest krwiopisa zwykła? Zwykła, ale możemy ją zestrzelić. A jak w takiego ścierwojada wchodzi? Na hita ścierwojad. W ogóle fajnie, że nagle się rozmyślił, że mnie będzie jednak... A raczej nie będzie mnie gryzł. Tu jest taka śmieszna półeczka. No i tutaj trzeba uważać, bo pamiętam, że orkowie tutaj łażą. No, chodźcie. Znaczy, wiecie, ja się orków nie boję, bo po prostu widzę, jaką robimy siekę. Tam wargi są. Ale to są takie wargi młode, tak jakby. Właśnie, młode wargi. Bo widzicie, one nie mają dużo życia. Więc nie ma się czym martwić. A tutaj to są w ogóle przeciwnicy, jakbyśmy byli bardzo słabi. To jest taka w sumie boczna ścieżka, jakbyśmy akurat trafili na patrol orków, bo on się czasami właśnie zdarza w tym miejscu. Ok, ja oczywiście nie mam zamiaru się przejmować za bardzo tymi przeciwnikami, bo nie ma czym. Jakby... No widzicie, że nie ma czym. Ja już się nawet cieniostwora nie boję, więc... Przynajmniej tego takiego, wiecie, małego cieniostwora. Znaczy, to jest niby zwykły cieniostwór, ale to jest troszeczkę inny niż jest później w Khorinis. Powinnam sobie pootwierać. Średnie uleczenie. No, proszę to. Dobrze. Ok, ten warg się jeszcze niby... No właśnie, widzicie co tam się dzieje? Kurde, gościu zmarł. Trzeba będzie go... I nie wyleczyłam się troszkę słabo. Ok, jeszcze mamy warga na plecach. Tamtego gościa chyba trzeba będzie sobie wskrzesić. No, bo ten gościu ma imię. Czy w sumie nie wiem, co on tutaj robił za bardzo. No, ale dobrze. Gorzej, że ja mu broń zabrałam. Witaj. Oho, kogo tu mamy? Przybyło do nas wojsko króla. Niezupełnie. Jestem Roland i służę na okręcie wojennym Albatros, który zakotwiczył kilka mil stąd. No to witaj na Khorusie. Nazywam się Enzo. Jestem jednym z tutejszych myśliwych. Chłopcze, jak się cieszę, że tu jesteś. Bo teraz wszędzie pełno orków i ich czarnych kundli. Daj im popalić. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. A gdzie ulokowali się orkowie? No, tego dokładnie nie wiem. Ostatecznie, ich skóry nie są mi potrzebne. Lepiej zajrzyj do obozu i pogadaj z Henrym. On widział większość z nich. Tam, gdzie pali się ognisko, to nasz obóz. Tylko bądź ostrożny, bo czasami w pobliżu kręcą się gobliny. Dobra, mordo, bo... Ty naprawdę mnie nastraszyłeś. Możesz mnie oczywiście, jeśli rzecz w tym, że usługa za usługę. Zobaczmy. No dobrze. Dobra. Okej, wyrywanie pazurów, zębów, skradanie się. Tych rzeczy też by wypadało się nauczyć. Tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń! Gorzej, że on teraz będzie tutaj, wiecie co robił. Wyżynał to cholerstwo. Ja w ogóle nie wiem, co on tu robi. On teraz do obozu akurat wraca do siebie. No nie, przestań mi, gościu, kraść expa. Pokaż tym potwor... Na szczęście zdążyłam. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest, ale... Ja mam inne rzeczy na razie na głowie. No, jak wejdzie kryt, to warga też schodzi od razu. Skóry wargów nam akurat będą potrzebne, więc warto zbierać. Znaczy, wiecie, w tej grze wszystko warto zbierać. Tam coś żyje na górze. A możliwe, że inną drogą się tam dostanę. Kurde, ale powiem wam, że bardzo nam się niefortunnie trafiło, bo oprócz tego, że nie wiem w ogóle, dlaczego ten gościu tutaj przyszedł. Co tam się dzieje? Jedna bestia mnie. Ja się zastanawiam, co tutaj za ludzie są, bo mi się kojarzyło, że tutaj było tylko dwóch, a tu są nagle 4 myśliwych jest. Nie wiem, jak to działa. Kurde, no i widzicie, oszukańcze rośliny. Są, ale tak naprawdę ich nie ma. Ojejku, witam. Dobra. Powiem wam, że bardzo ładnie mi się dzisiaj gra. Ale może wypadałoby jeszcze ewentualnie zbadać to boczne przejście. I myślę, że sobie zakończymy na dzisiaj odcinek. Ty, mogłam zebrać tego grzyba. Ty, ciekawe. Dobra, pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że w sumie by się udało. Gdzie tu była ta dziura, żeby wejść? Tutaj. Siema. Dobra, bo ja sobie jeszcze tutaj roślineczki zbieram. Dobra. Nie no, naprawdę tak mi się dobrze gra, że mi się aż kończyć nie chce. Znaczy, wiecie... Mogę sobie aktualnie odpalić kolejny odcinek do nagrywania i będziemy tutaj robić rozpierduchę. Ale powiem wam, że bardzo się cieszę, że nam to tak sprawnie idzie, bo przynajmniej nie będziemy na tej wyspie bardzo długo. W sumie w kolejnym odcinku już nam się zdarzą tutaj normalnie dialogi i tak dalej, więc będzie miło bardzo. Jesteśmy tak naprawdę w okolicy... Jejku, jak to się nazywa? No, obozu, gdzie są ludzie, gdzie są myśliwi. Oni też będą mieli dla nas specjalne oczywiście zadania. No, krwiopijco. Silny wilk. No, bez przesady może. Ale miłość aż zwiedza. Okej, ja nawet za bardzo nie patrzę, wiecie, ile ja mam życia, bo po prostu się tak przyjemnie chodzi. i nic nie sprawia większych problemów. No i bardzo dobrze. Tu widzę, że aż nam podlazł wilk. Tam, co ciekawe, jego kumple się dopiero teraz zaczęli mną interesować. Wiecie, to nie jest kłopot. Nie, ale powiem wam, że sprawiali mi tutaj naprawdę problemy orkowie. A teraz mi się to kompletnie nie zdarza. To jest mega przyjemne nie mieć takich problemów. Serio. A, no i to jest ta dziura oczywiście, gdzie nasz przyjaciel sobie spadł. No i pytanie, czy iść gdzieś dalej? Chyba nie. Myślę, że się zatrzymamy przy tych myśliwych. Tylko sobie tutaj jeszcze pozbieram rośliny. No i co, moi drodzy? Dajcie znać, jak wam się podoba teraz wątek fabularny. Mi się bardzo podoba. Lubię też tą wyspę. Typowo właśnie Khorus. Ja w ogóle lubię te wysepki. Szkoda, że później twórcy troszeczkę z tego, można powiedzieć, zrezygnowali. Zaczęli to nagle nieumiejętnie robić. W sumie, bo to tak mniej więcej wygląda. Dlatego... No szkoda, nie powiem. Nawet bardzo. Dobra, jesteśmy już w obozie. Super to wygląda oczywiście. Tam są aż stada krwiopijców. Na razie chyba nie udało nam się żadnej stałej rośliny znaleźć. No ale dobrze. To co, jeszcze sobie na koniec otworzymy może jakieś mieszki. Jak widzicie, mi teraz wszystkiego przybyło praktycznie. Znalazłam każdą rzecz do ekwipunku. Wygląda to trochę komicznie. No ale dobrze, nie mnie to oceniać. Tu mamy tytonie. Ewentualnie wszystko mi się zresetowało. I teraz pokazuje mi niby wszystko na plusie. Tylko nie wiem niby z jakiej przyczyny. To jest akurat chyba jakiś błąd gry. Tak, to jest błąd gry, ale przynajmniej pootwieraliśmy mieszki. Mech nagrobny, górski mech. No, wydaje mi się, że te stałe to sobie rzeczy akurat odłożyliśmy albo zjedliśmy. No dobra, no to co, moi drodzy, ja robię zapis. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym zwiedzimy sobie dalej wyspę. Będziemy mieli troszeczkę więcej rozmów. No i zobaczymy, jak to się nam potoczy. Myślę, że wbijemy znowu kolejny poziom. I nawet moglibyśmy się pokusić o to, żeby nauczyć się wytwarzania mikstur do siły, jeżeli wbijemy. Ale akurat jestem przy myśliwych, więc pewnie 10 punktów wykorzystamy na naukę garbowania. No ale zobaczymy. Dzięki wam jeszcze raz i cześć.